Działania promocyjne naszego miasta idą wielotorowo. Pierwsza sprawa to jest organizowanie imprez, różnych wydarzeń dla gości, mieszkańców naszego miasta, wczasowiczów, którzy do nas przyjeżdżają, dla nich właśnie organizujemy imprezy, żeby po prostu poza tym, że podziwiają piękno gór, również żeby wynieśli coś z naszego miasta, w postaci przeżyć w uczestniczeniu w różnych imprezach. A drugą działalnością to jest pokazanie miasta na zewnątrz, czyli wszystkie działania promocyjne, które służą pokazywaniu naszej marki, naszego miasta, reklamowania go na zewnątrz, czyli po prostu w Polsce i również na świecie, bo takie działania też prowadzimy. Najbardziej taką kultową, mającą swój 42-letni rodowód, to jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Jest to święto górali całego świata i przez cały tydzień przyjeżdża co roku kilkanaście zespołów, które prezentują swój folklor, swoją kuchnię, swoje obyczaje. Zakopane ma podpisaną umowę o współpracy z kilkoma miastami. To są miasta europejskie, ale również w Polsce mamy Sopot. Naszym takim partnerem od 50 lat, jest to najstarsza umowa. Mamy podpisaną umowę ze Sopotem, przy czym od 2 lat podnieśliśmy ją nową jakość. Stworzyliśmy łącznie z PKP Intercity połączenie w postaci pociągu Mącia-Krupówki. Wprawdzie on dość długo jedzie, ale jest to taki kultowy już w tej chwili pociąg. Codziennie zresztą wyjeżdża ze Sopotu i codziennie z Zakopanego. Naszych klientów traktujemy jednakowo. Bardzo sobie cenimy klienta polskiego. W obliczu tego kryzysu, który teraz miał miejsce, to takie hasło uchnuliśmy, że Polacy wybrali Polskę w tym roku i mieliśmy naprawdę ogrom turystów. Natomiast nie zapominamy o turystach zagranicznych. Taką dużą grupą, która do nas przyjeżdża, to są Anglosasi. Badając przyjazdy tych turystów, jak zauważamy, że nagle nam spada odwiedzalność, oczywiście to są, nie czarujmy się, to nie są jakieś duże ilości tych turystów, natomiast bardzo ważne, żeby oni tutaj u nas byli, żeby wracali i reklamowali nasze miasto. Tym bardziej, że w tak zwanej promocji, w tak zwanej szeptanej, to jest bardzo ważne, że jeden turysta dobrze załatwiony, to jest kilkunastu albo przynajmniej kilku następnych turystów, którzy do nas przyjadą. No, wszystkie kampanie poprzez media są bardzo drogimi. I my wybieramy promocje poprzez niekonwencjonalne, jakieś nowe pomysły, które powodują to, że media same się tym interesują. Ja uważam, że Zakopane jest tak doskonałą marką, że każda dobra marka w otoczeniu dobrej marki Zakopane to po prostu jest, ma szansę powodzenia, ma szansę sukcesu i ma szansę dojścia, dotarcia do poszczególnych klientów. Stąd też jest bardzo dużo do nas skierowanych ofert, że po prostu czy producenci różnego rodzaju dóbr materialnych chcą się u nas właśnie pokazywać. No w tym roku w styczniu mieliśmy największe lodowisko w Polsce na przykład. Nikt tego wcześniej nie zrobił. Mieliśmy lodowisko w wymiarach 60 na 30 metrów. Razem z naszymi partnerami medialnymi i sponsorami. Miasto, to miasteczko takie zimowe było otoczone kafejkami, różnego rodzaju innymi imprezami. I to też się przebiło do mediów, ale również do świadomości turystów i mieszkańców, którzy bardzo sobie chwalili to i chcemy w przyszłym roku to samo powtórzyć. Organizowaliśmy turniej polo. To jest jeden z 6 turniejów zimowych, które się na całym świecie odbywają. Więc to też jest taka impreza może elitarna, ale również bardzo rozpoznawalna. Także ciągle powtarzam, że dobry pomysł, dobra realizacja, dobrzy partnerzy to jest po prostu klucz do sukcesu. Każdy, kto ma coś do zaoferowania, to szuka takiego klienta, który chce w danym miejscu i o niego dużo pieniędzy wydać, więc na pewno wymarzonym klientem jest ten, może nie rozrzutny, ale wydający dużo. I nasza strategia marketingowa, nasza strategia promocyjna w przyszłych latach będzie szła w tym kierunku, żeby pozyskać tych bardziej wybrednych turystów, a jednocześnie dysponujących większymi możliwościami, zasobami finansowymi, żeby mogli to sprzedać. Ale to jest bardzo trudny proces. Tego się nie zrobi w ciągu 1 czy 2 lat. Po prostu również miasto musi się do tego po prostu dostosować. Te nasze badania to są takie badania na wodę i chleb, to można powiedzieć, czyli na zużycie wody i chleba, bo jak jest dużo chleba, prawda, sprzedanego, no to wiadomo, że było więcej turystów. No ale to powiedzmy są takie może
może banalne działania, nie mało profesjonalne. Natomiast przymierzamy się do tego, żeby zacząć badać ruch turystyczny, albo będziemy ankietować. Na pewno jeśli chodzi o odbieranie naszego miasta przez turystów. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć o turyście wszystko, o naszym kliencie wszystko. I to poprzez system badań ankietowych na pewno w przyszłym roku z takimi ruszymy. Natomiast jeśli chodzi o badania ruchu turystycznego, to tu jest potężny problem. I to możemy tylko robić to na razie metodą szacunkową.